Dzień dobry nasi kochani widzowie. Mero Olar. Dzisiaj witamy Was obydwoje z naszego małego saloniku w Wiedniu. Mamy już czyściutko w pokoju, pomalowane, jasno się zrobiło. No i aż przyjemnie sobie posiedzieć. Mamy już wystrój świąteczny, wielkanocny w mieszkaniu. Myślę, że u wielu z Was również zagościły już zajączki, baranki, bazie, jajeczka. My mamy tutaj z tyłu tulipanki. Tu mamy takiego króliczka wielkanocnego, więc zrobiło się fajnie, przyjemnie. Moi drodzy, dawno nie gościliśmy Kajana na naszym kanale, no bo oczywiście Kajan to jest taki pracuś. I był jak zwykle, kiedy ja nakręcam filmy, to przeważnie go w domu nie ma. No ale dzisiaj udało nam się wspólnie wygospodarować czas i gościmy Kajana dzisiaj na naszym filmiku. Bardzo się cieszę. Moi drodzy, dzisiaj przychodzimy do Was z filmikiem, który już bardzo, bardzo dawno temu obiecałam Wam i szczerze mówiąc, zapomniałam sobie całkiem o tym, że miał być nagrany. Dopiero jak sobie zaczęłam tam w tym swoim zeszycie, takim grubaśnym, z notatkami i z tematami filmów grzebać, no to znalazłam właśnie ten zaległy filmik. A mianowicie mówię o filmiku, na którym będziemy dzisiaj mówić i przedstawiać Wam słowa, które są identyczne albo prawie takie same w języku polskim i w języku tureckim. Moi drodzy, ja Wam kiedyś wspominałam już, że bardzo fajnie przed wyjazdem do Turcji chociaż kilku słówek nauczyć się po turecku i naprawdę mieszkańcy tego kraju będą bardzo zadowoleni, że chciało Wam się poświęcić troszeczkę czasu i nauczyć się kilku fajnych słówek i będą naprawdę dla Was bardzo mili, będą kłaniali Wam się w pas i będą tak bardzo wdzięczni, że potraficie porozumieć się w ich języku. A żeby Wam było łatwiej, no to dzisiaj właśnie przedstawimy Wam słowa, które identycznie brzmią po turecku i po polsku i oznaczają to samo. Także wystarczy tylko zapamiętać kilka słówek i pomyślą sobie, że naprawdę znacie język turecki. No więc zaczynamy. Pierwsze słowo. Wagon. Wagon. Metro. Metro. Wiśnie. Wiśnie. Nie wypowiadacie tego si, wiśnie, tylko wisznie. Wiśnie. Tak? Wiśnie. Więc całkiem podobnie. Poligon. Poligon. Mówimy o takim tym wojskowym poligonie, więc to samo znaczy i identycznie się mówi. Kaloryfer. Kaloryfer. Czapka. Czapka. Aber wir sagen genau, czy, oda? No, się. Noch einmal? Się. Szapka. Szapka. I znaczy czapka. Krawat. Krawat. Haracz. Haracz. No jest to słowo zaczerpnięte oczywiście z języka tureckiego wówczas, kiedy prowadziliśmy długie wojny z Turcją. No i to słowo właśnie zapożyczyliśmy z języka tureckiego. Więc haracz, haracz. Jar. 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 Mówimy tutaj o tym takim jarze, o wąwozie. I tak samo się mówi po polsku i po turecku. Arbus. Karpus. Zobaczcie, dodajecie tylko jedną literkę K. Karpus. Arbus. Ja, karpus. Mówimy o tym owocu takim wielkim, soczystym, który uwielbiam. Karpus. Kawa.
Kahve. Noch einmal? Kahve. Warum hast du diesen Abstand gemacht? Kahve? Kahve oder Kahve? Kahve. Kahve. W środku musicie wymówić literkę H. Kahve. A ty szczerze, że kawę. No, na ulicy tego H nie będziecie słyszeć. Kahve. Ale będziecie wiedzieli, o co chodzi. Jak powiecie, proszę kawę, będą wiedzieli, o co chodzi. Bazar. Pazar. 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 Czyli nie wypowiadamy literki B, tylko literkę P. Są. Ale jak szybko mówią, to słyszycie bazar. Hm? Są taka, panie, pazar. Das ist gleich über? Ja. Aha, więc bazar, pazar. Ale również musicie uważać na to, ponieważ niedziela w języku tureckim to jest również pazar. Więc pazar oznacza bazar, czyli rynek, targ, ale również oznacza niedzielę, pazar. Papuć. Papuć. Und ajakabı. Noch einmal? Ajakabı. Papuć, i tutaj może Was to zmylić, ale nie aż tak bardzo, bo jest to również coś w Turcji, papuć, co zakłada się na nogę, ale to oznacza but. Nie kapeć, papuć, tylko but. Ale jak możemy... Wie andere Wort hast du gesagt? Ajakabı. Noch einmal? Ajakabı. Ajakabı. Słyszeliście. Nie będę tego powtarzała. Jest to naprawdę trudne. Jogurt. Jogurt. Tak samo po turecku. Karawan. Karawan. I tutaj mówimy o karawanie, o tym takim aucie, którym jedziemy sobie na wczasy, o tym takim busiku, w którym mieszkamy. To jest karawan. Imbryk, czyli czajniczek, w którym parzymy sobie herbatę. Imbryk, po turecku? Imbirk und demlik. Noch einmal? Demlik. Demlik, albo też imbryk. I jak powiecie imbryk, no to wszyscy Was w Turcji zrozumieją, będą wiedzieli, co macie na myśli. Atlas. Atlas. Książka z mapami. Tak samo po polsku i po turecku. Kanapa, taka kanapa do siedzenia. Kanepę. Kanapę. Jest prawie identycznie, więc jak powiecie kanapa, kanapę, to wszyscy Was oczywiście zrozumieją. Arab, czyli mężczyzna pochodzący z Półwyspu Arabskiego. Arab. Arab. Robot. Robot. Zebra. Zebra. Identycznie. Motor. Motor. Adwokat. Awokat. Awokat. Adwokat, no einmal? Awokat. Bardzo podobnie, więc ciężko się pomylić. Paszport. Paszport. Paszport? Paszport. Paszport. Po niemiecku pas. Bilet. Bilet. Das ist egal, bilet, wenn ich gehe zum Kino oder auf Metro. Bilet. Czyli obojętnie, czy to jest bilet na metro, czy bilet do kina, czy na koncert, bilet to jest bilet. Park. Park. Identyczne słowo i to samo znaczenie. Peron. Peron. Mówimy o takim peronie na dworcu kolejowym. Yeah. Peron. I teraz jetzt kannst du sagen Peron 1, Peron 2, Peron 3 auf Türkisch? Birinci peron, ikinci peron, üçüncü peron, dördüncü peron. Fajda. Beşinci peron, altıncı peron,
Jedinci peron, sekizinci peron, dokuzinci peron, onuncu peron. No to teraz zajmiemy się liczebnikami, które całkowicie inaczej oczywiście brzmią niż w języku polskim. Bitte, Kaja. Noch einmal. Eins, zwei, drei. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Dziękujemy bardzo. Danke schön, te szekule. Proszę bardzo. Kochani, tyle sobie wyrazów zapisaliśmy. Jak jeszcze może Wy jakieś znacie wyrazy, to nam tutaj pod filmikiem na dole zapiszcie. Myślę, że widzowie chętnie poczytają, pouczą się. No i jak pojedziecie do Turcji, no to zabłyśniecie tam znajomością języka tureckiego. No bo niekoniecznie Turcy muszą wiedzieć, że na przykład karbus jest bardzo podobnie jak w języku polskim arbus, albo że peron, no to w języku polskim też jest peron. No więc pomyślą, że naprawdę znacie język turecki, no i będą po prostu tacy uchachani od ucha do ucha, czego oczywiście Wam życzę, żebyście właśnie takich samych, tylko miłych, sympatycznych i takich bardzo serdecznych Turków na swojej drodze spotykali. Dziękujemy Wam bardzo za dzisiaj. Pozdrawiamy Was serdecznie. Vielleicht, Kajan, hast du noch etwas zum Reden? Willst du noch etwas sagen? Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Selamlar. Życzymy Wam, kochani, miłej niedzieli. Zmykajcie na spacerek. Jeżeli jecie obiadek, to życzymy Wam smacznego obiadku. I pa, pa! Żegnamy się z Wami. Do następnego razu. Ciao.